Na początku lat 90. pisałem różne książki dla wydawnictwa Rowohlt z Hamburga. I wraz z szefem wydawnictwa zastanawiałem się, co mogłoby być następnym tematem i zaczęliśmy rozmawiać o Günterze Grassie i jego blaszanym bębenku i o obronie Poczty Polskiej, o czym jest mowa w trzech rozdziałach książki. W 1993 pojechałem do Gdańska w celu zrozumienia w aspekcie historycznym tego, o czym pisał Günter Grass w swojej książce. Śledziłem wszelkie ślady tego, co stało się z Pocztą Polską i jak to było w rzeczywistości, jak zachowywali się naziści. Z tego materiału powstała książka o Poczcie Gdańskiej, historii niemieckiego mordu sądowego. W ten sposób zaczęła się moja praca. Określeniem etykietką akcja inteligencja naziści zaprzeczali sami sobie, przyznając, że jednak inteligencja istnieje. Nie to, że w ogóle inteligencja jest, ale że jest nader niebezpieczna dla nich samych. Podjęto od razu wszelkie działania, by tę inteligencję zwalczać, ponieważ słusznie spodziewano się oporu właśnie z tych kręgów społecznych. I to zaczęło się już 1 września 1939 roku. Pięć grup operacyjnych, które po wojskowym zajęciu jakiegoś obszaru miały polecenie oczyścić ten teren, mordując bezlitośnie tych, którzy byli gotowi, byli w stanie stawiać opór lub taki opór zorganizować. To była akcja inteligencja, którą naziści chcieli zakończyć do 1 listopada, ponieważ szef Głównego Urzędu SS rozkazał, by do 1 listopada wytępić całą polskość. To oczywiście sprawcom i przestępcom się nie udało. Również było niemożliwe do końca wojny, ale liczba ofiar była ogromna. I biorąc pod uwagę również moje własne badania, w okręgu Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie, jesienią 1939 roku zostało zamordowanych od 52 do 60 tysięcy ludzi. Przez siły SS, tajnej policji państwowej Gestapo i przez Volksdeutschów, którzy działali jako siły pomocnicze SS. Liczby te później urosły do ogromnych rozmiarów. Wiadomo nie od dziś, że już w roku 1946 Urząd do Spraw Reparacji w Warszawie podawał, że około 25% inteligencji zostało zamordowane przez narodowych socjalistów. Pojęcie inteligencji było bardzo szeroko pojmowane przez nazistów. Jeśli się uwzględni wszystko to, co związane było ze stawianiem oporu wobec nazistów, to byli to nie tylko ludzie, którzy pełnili jakąś funkcję w państwie, polityce czy wojsku, lecz było to bardzo wielu ludzi, którzy działali w AK, w szarych szeregach, w kościele, aż po zwykłych pracowników w restauracjach, do których przychodzili niemieccy oficerowie. To, co zasłyszeli z rozmów, przekazywali dalej ruchowi oporu.
Było to połączenie wielu środków, które były bardzo dobrze zorganizowane w polskim państwie podziemnym. Fenomen, który był kierowany przez rząd na uchodźstwie w Londynie i który sterowany różnymi kanałami był bardzo skutecznym ruchem oporu. W okolicy, gdzie mieszkam i gdzie są te szkoły, w których najczęściej pracuję, jest miasto Fulda z 60 tysiącami mieszkańców. Spróbuję wyjaśnić rozmiar tego, co się wtedy wydarzyło. Mianowicie w okręgu Rzeszy, Gdańsk, Prusy Zachodnie, jesienią 1939 roku zostało zamordowanych od 52 do 60 tysięcy ludzi. Próbuję tym młodym uczniom i uczennicom powiedzieć, że powinni sobie wyobrazić, że teraz we wrześniu wojsko wkracza do Fuldy. Fulda ma około 60 tysięcy mieszkańców, a po dwóch miesiącach nie ma w Fuldzie nikogo żywego. To jest rozmiar ludobójstwa, które wówczas miało miejsce. Tego nie można pojąć. Gdy się to przedstawia za pomocą liczb, że 60 tysięcy ludzi zostało zamordowanych, to nie można sobie tego wyobrazić. Pojąć tego rozumem. Gdy powiemy, było sobie miasto, a w nim ludzie, to dopiero się zauważa, co się stało i jakie to było złe. Spotykam się z dużym zainteresowaniem, gdy jestem zapraszany do szkół. Jest też dużo nauczycieli, którzy historią narodowego socjalizmu zajmują się na lekcjach bardzo szczegółowo. Temat ten jest również zapisany w programach nauczania. Oczywiście należy podkreślić, że młodzi ludzie mają wiele rzeczy na głowie, nie tylko historię Niemiec, ale przeważnie moje spotkania z młodzieżą są bardzo pozytywne.